Czy mogę ci opowiedzieć o Polakach w Kazachstanie? Polacy trafili tam głównie w wyniku deportacji i represji, zwłaszcza w okresie stalinowskim. Ich obecność w Kazachstanie to historia przymusowych przesiedleń i trudnych warunków życia, które jednak przetrwali, zachowując swoją kulturę i tożsamość. Pierwsze grupy Polaków trafiły na tereny dzisiejszego Kazachstanu już w XVIII wieku, w wyniku represji po powstaniach narodowych przeciwko carskiej Rosji, jak powstanie listopadowe i styczniowe. Jednak największe fale przesiedleń miały miejsce w latach 30 stycznia 1940 roku, w XX wieku, w czasach stalinowskich represji, kiedy całe polskie rodziny były deportowane z zachodnich regionów Związku Radzieckiego, szczególnie z Ukrainy i Białorusi. Trafili oni do stepów Kazachstanu, gdzie warunki życia były bardzo trudne, brakowało żywności, medykamentów, a klimat był ekstremalnie surowy. Polacy, mimo trudnych warunków, starali się zachować swoją tożsamość narodową i religijną. Zakładali nieformalne wspólnoty, spotykali się na modlitwach, a dzieci uczono polskiego w domach, mimo że oficjalnie było to zakazane. Z biegiem lat wielu Polaków zaczęło zakładać rodziny w Kazachstanie i przystosowywać się do lokalnych warunków, co często wiązało się z częściową utratą języka i kultury. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze. Kazachstan umożliwił mniejszościom narodowym większą swobodę kulturową, co pozwoliło Polakom otworzyć szkoły językowe, kościoły i organizacje wspierające ich tożsamość narodową. W Polsce natomiast uchwalono ustawę o repatriacji, co umożliwiło niektórym Polakom z Kazachstanu powrót do kraju. Wiele rodzin zdecydowało się jednak pozostać w Kazachstanie, gdzie żyli już od kilku pokoleń. Obecnie w Kazachstanie żyje około 35 tysięcy osób polskiego pochodzenia. W wielu miastach, takich jak Almaty czy Astana, działają polskie organizacje społeczne, szkoły, a także kościoły katolickie, w których odprawiane są msze w języku polskim. Polacy w Kazachstanie aktywnie działają na rzecz swojej społeczności. Niestety rząd polski niewystarczająco wspiera ich w edukacji oraz pielęgnacji tradycji narodowej. Co roku organizowane są kursy języka polskiego i wyjazdy edukacyjne dla młodzieży polskiego pochodzenia. Polacy w Kazachstanie mają swój wkład w rozwój kraju. Wielu z nich pracuje w zawodach związanych z nauką, edukacją i gospodarką. Są również znani z organizowania wydarzeń kulturalnych, które przybliżają kazachskiej społeczności polskie tradycje, kuchnie i folklor. Polonia w Kazachstanie to zatem przykład silnej wspólnoty, która mimo trudnej historii potrafiła zachować swoją tożsamość. W związku z powyższym już 26 października gościć będziemy pana Wasilija Chmielewskiego, przedstawiciela Polaków w Kazachstanie. Zapraszam na godzinę 20 na mój kanał.